Kategoria listy w jedną stronę. Zapłata. I stało się. Przyszedł czas, że choć w głowie mam kłębowisko myśli, nie jestem w stanie nic napisać. Tyle miałam tematów do napisania jeszcze kilka dni temu. Mówiłam ci, że póki żyję, nigdy nie braknie mi tematów i chęci, że kocham pisać, rysować, żyć. Pamiętasz? A teraz blokada i pustka w sercu, aż duszę ściska. Doszłam do ściany, przed którą stoję straszliwie sama, pusta i obolała. Nie znam następnego kroku. Może go już nie będzie? Nie wiem. A co wiem? Wiem, że ludzie potrafią być bezduszni, nieprzejednani, straszni. Wiem, że nie umiem się bronić przed złem i krzywdą. Wiem, że nie daję już rady. Tak, to co teraz czuję jest nie do zniesienia, ale nie chcę się mścić. Czyjaś krzywda mi nie pomoże, choć mówią, że zemsta jest słodka. Ja tego nigdy nie doświadczyłam. Wybaczam z założenia, starając się zrozumieć motywy, pobudki, mechanizmy i zależności. Taką mam zasadę. Tak mi po drodze. No czasem tak się dzieje, że człowiek czuje, że zaczyna więcej czuć. Dalej widzieć. Nawet więcej móc. I akurat wtedy dostaje glanem w twarz. Tak nagle, nieprzewidzianie i druzgocąco dostaje kopa w łeb. Jest to tak niezrozumiałe i okrutne, że nikt nie jest w stanie tego ogarnąć i zrozumieć. Więc wszyscy to omijają. Po prostu zamykają oczy, bo ich to przerasta. Tłumaczą to sobie po swojemu tak, żeby nic nie musieć zmieniać. Tak, ciągle są sprawy tabu, brudne i za ciężkie, które zamiast się z nimi zmierzyć, omijamy. A to zasadniczy, podstawowy błąd taktyczny. Nigdy nie zostawiaj za sobą żywego wroga. To podstawowa zasada na wojnie. Druga jest taka, albo ty zabijesz, albo zabiją ciebie. I oto stoję teraz przed tą mityczną ścianą płaczu, ścigana współczującymi spojrzeniami. Nie mam przy sobie nikogo. Nikt nie śmie wyciągnąć do mnie ręki. Taka jest czasem zapłata za wybaczenie.